Hare Krishna. Hare Krishna Hare Maharaj. Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Gurudev. Are the honors translating? Yes. Thank you. Thank you. Omgyana Timirandasya Janaganasalakayam. Miritam Jaina Hasmai Shri Grave Namaha. Shri Chaitanya Manavisam Shapitam Jaina Bhutale. Shriyam Rupa Karam Ayada Datisa Parantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yatavar Kamalam. Shri Guru Vaishnavamscha. Shri Rupam Sagarjatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam. Advaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Chi Vishaka Vitamscha. Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate. Gopicha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari. Vishwabhanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye. Vanchakalpataru Vascha Kripa Sindhu Vaye Vacha. Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. So we are still in chapter 6, right? Right. What verse? 34. 34. Yes. 30 is a hard word for people who outside of native speakers. 30. Yes. Yeah. Any news? Otherwise, the Bhakta Alex is in Ukraine, huh? Yes, yes, he is in Ukraine. The Russians are not coming to that city? To Lviv, not yet. Lviv. Yes, Lviv still under Ukrainian control, Guru Maharaj, but they are progressing, but we are staying strong, my family. Yeah. We can pray that they'll make a peace and stop this stupid war. Sure. Guru Maharaj. I will translate. Guru Maharaj spytał tutaj na temat Bhakti Alexa, czy on właśnie jest z Lwowa i spytał, czy w Lwowie nadal tutaj, czy mamy tutaj w Lwowie wojska rosyjskie. Powiedziałam, że jeszcze nie, że Lwów jeszcze jest pod kontrolą władz ukraińskich. I tutaj Guru Maharaj powiedział, że możemy się modlić, żeby ta głupia wojna się skończyła i modlić się o pokój właśnie możemy. Śrīmad Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 6, Text 34. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, text 34. For Etid Vidyatura Chitanam Matra Sparshak Shayamuhu Bhava Sindhu Plavo Dvisto Hari Charanu Vardhanam. Translation. It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to direct contact with the senses and their objects can cross the ocean of nations on a most suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. Czytamy Śrīmad Bhāgavat, księga pierwsza, rozdział 6, tekst 34. Tłumaczenie. Przekonałem się na sobie, że ludziom zawsze zatroskanym z powodu pragnienia obiektów przyjemności zmysłowej najłatwiej będzie
przepłynąć ocean niewiedzy, na łodzi bezustannego intonowania o transcendentalnych czynach najwyższej osoby, czyli Pana Hari. So we must be full of anxiety if we identify ourselves with this body and mind. Jeżeli identyfikujemy siebie z tym ciałem i umysłem, to po prostu będziemy pewni wtedy niepokoju. Therefore, Krishna stresses the first teaching that he gives in the second chapter of the Bhagavad Gita that you're not this body, you're the soul. Więc jakby taką pierwszą naukę, pierwszą lekcję, którą daje nam Krishna w Bhagavad Gita, że my nie jesteśmy tym ciałem, tylko my jesteśmy duszą. Then, next teaching is that Krishna is God. Następnie taką drugą nauką, drugą lekcją jest to, że Krishna jest Bogiem. We can connect with Krishna very easily through his holy name. I możemy bardzo łatwo skontaktować się z Krishną, mieć to połączenie przez jego święte imię. Then we can become free from anxiety, even though we're going to have to leave this body. I wtedy my będziemy wolni od tego strachu i niepewności, nawet wtedy, gdy będziemy już opuszczać to ciało. Report, the symptom of a living being is that they cannot remain silent even for some time. He must be doing something, thinking of something or talking about something. Generally, the materialistic men think and discuss about subjects which satisfy their senses. But as these things are exercised under the influence of the external energy, illusory energy, such sensual activities do not actually give them any satisfaction. On the contrary, they become full with cares and anxieties. This is called Maya, or what is not. Go ahead. Objaśnienie. Żywa istota nie wytrzymuje nawet chwili milczenia. Musi coś robić, o czymś myśleć lub mówić. Na ogół materialiści myślą i mówią o tym, co zadowala ich zmysły, ale czynności zmysłowe, jako iż zachodzą pod wpływem złudnej energii zewnętrznej, nie mogą dać im satysfakcji. Wręcz przeciwnie, przyczyniają się tylko do trosk. Jest to maja, coś, czego nie ma. On the contrary, they become full with cares and anxieties. This I read it that. That which cannot give them satisfaction is accepted as an object for satisfaction. Sri Narada Muni, by his personal experience, says that satisfaction of such frustrated beings engaged in sense gratification is to chant always the activities of the Lord. The point is that the subject matter only should be changed. No one can check the thinking activities of a living being, nor the feeling, willing, or working process. But if one wants actual happiness, one must change the subject matter only. Instead of talking of the politics of the dying man, one might discuss the politics administrated by the Lord himself. Instead of relishing the activities of the cinema artist, one can turn his attention to the activities of the Lord and his eternal associates like the gopis and Lakshmi. The almighty personality of Godhead, by his causeless mercy, descends on the earth and manifests activities almost on the line of worldly men, but at the same time, extraordinarily, because he is almighty. He does so for the benefit of all conditioned souls so that they can turn their attention to transcendence. By doing so, the conditioned soul will gradually be promoted to the transcendental position and easily cross the ocean of nescience, the source of all miseries. This is stated from the personal experience by such an authority as Sri Narada Muni, and we can have the same experience also if we begin to follow in the footsteps of the great sages, the dearmost devotees of the Lord. Za źródło zadowolenia przyjmowane jest coś, co tak naprawdę nie daje żadnego zadowolenia. Narada Muni mówi tutaj, że goniące za przyjemnością zmysłową i frustrowane żywe istoty znajdą przyjemność w opowiadaniu czy myśleniu o Panu. Trzeba więc tylko zmienić temat. Nie sposób powstrzymać żywej istoty od myślenia. Podobnie z odczuwaniem, pragnieniem czy praktycznym działaniem. Jeśli chce ona zaznać prawdziwego szczęścia, musi po prostu zmienić obiekt swych zainteresowań. Zamiast rozprawiać o
zamiast rozprawiać o polityce uprawianej przez zwykłych śmiertelników, może omawiać politykę Pana. Zamiast pasjonować się życiem gwiazd filmu, może skierować uwagę ku zabawom Pana z jego wiecznymi towarzyszkami, czyli Gopi czy Lakshmi. Wszechmocny Najwyższy Pan ze swej bezprzyczynowej łaski wstępuje na ziemię i objawia swe czyny, niemalże takie same jak czyny zwykłego człowieka, zarazem jednak niezwykle z racji jego wszechmocy. Robi to dla dobra uwarunkowanych dusz, aby mogły zwrócić się ku transcendencji. Tym sposobem stopniowo osiąga pozycję transcendentalną, z łatwością przepływając ocean niewiedzy, źródło wszystkich nieszczęścień. Stwierdza to na podstawie własnego doświadczenia taki autorytet jak Sri Narada Muni. My również możemy się o tym przekonać, jeśli pójdziemy w ślady tego wielkiego mędrca i najdroższego bhakty Pana. Text 35. Yamadibir yoga patai kamalova ato muhu ukunda sevaya yadvat tatat madi samyati. Translation. It is true that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbance of desire and lust, but this is not sufficient to give satisfaction to the soul. For this satisfaction is derived from devotional service of the personality of Godhead. Powściganie zmysłu za pomocą jogi przynosi wprawdzie ulgę od niepokoju wywołanego pragnięciami i pożądaniem, ale nie zapewnia jeszcze zadowolenia duszy. Zadowolenie to płynie ze służby dla Pana, najwyższej osoby. Purport. Yoga aims at controlling the senses by practice of the mystic process of bodily exercise and sitting, thinking, feeling, willing, concentrating, meditating, and at last being merged into transcendence. One can control the senses. The senses are considered like venomous serpents, and the yoga system is just to control them. On the other hand, Narada Muni recommends another method for controlling the senses in the chant of the loving service of Mukunda, the personality of Godhead. By his experience, he says that devotional service to the Lord is more effective and practical than the system of artificially controlling the senses. In the service of the Lord Mukunda, the senses are transcendentally engaged. Thus, there is no chance of their being engaged in sense gratification. The senses want some engagement. To check them artificially is no check at all, because as soon as there is some opportunity for enjoyment, the serpent-like senses will certainly take advantage of it. There are many such instances in history, just like Vishvamitra Muni falling a victim to the beauty of Menaka. But Thakur Haridas was the Lord at midnight by the well-dressed Maya, and still she could not induce the greater devotee into her trap. Objaśnienie. Joga ma na celi uzyskanie panowania nad zmysłami. Praktyka jogi mistycznej, czyli ćwiczenie ciała, obejmujące pozycje siedzące, kierowanie własnym myśleniem, odczuwaniem, pragnieniami, sztuka koncentracji, medytacji i wreszcie pogrążenie się w brahmanie pozwala zapanować nad zmysłami, uważanymi za podobne jadowitym wężom. Narada Muni zaleca jednak inną metodę kontrolowania zmysłów, transcendentalną służbę miłości dla Mukundy, najwyższego Pana. Powołując się na własne doświadczenie, mówi, że służba oddania dla Pana jest skuteczniejsza i bardziej praktyczna niż sztuczne metody kontrolowania zmysłów. Daje ona zmysłom transcendentalne zajęcie, tak, że nie mają one możliwości działania dla własnej przyjemności. Zmysły potrzebują zajęcia. Próby sztucznego ich powstrzymania spełzają na niczym. Gdyż kiedy tylko pojawi się okazja doznania przyjemności, podobne wężom, zmysły na pewno z niej skorzystają. Historia zna wiele takich przypadków. Jednym z nich jest przypadek Vishvamrity Muniego, który padł ofiarą pięknej Menaki. W przeciwieństwie do Vishvamrity, wielki bhakta Haridasa Thakura nie dał się wciągnąć w pułapkę Mai, choć ta pięknie ubrana w środku nocy próbowała go uwieść.
All ideas that without devotional service of the Lord, neither the yoga system nor dry philosophical speculation can ever become successful. Pure devotional service of the Lord, without being tinged with fruit of work, mystic yoga or speculative philosophy, is the foremost procedure to attain self-realization. Such pure devotional service is transcendental in nature, and the system of yoga and jnana are subordinate to such a process. When the transcendental devotional service is mixed with the subordinate process, it is no longer transcendental, but it's called mixed devotional service. Srila Vyasadeva, the author of Srimad Bhagavatam, will gradually develop all these different systems of transcendental realization in the next text. Без служби одання для пана, ані практика йоги, ані йогові спекуляції філософічні нігде не запевнюють сукцесу. Чиста служба одання не забарвлена працею кармічною, йогою містичною чи філософічними дочеканнями. То найлепша метода самореалізації. Ма вона натуру трансцендентальну і системи йоги ораз джнани са вобіц неї подрядні. Domieszka któregoś z nich sprawia, że służba oddania przestaje być transcendentalna i zwie się mieszaną służbą oddania. Śrila Vyasadeva, autor Srimad Bhagavatam, opisze wspomniane wyżej systemy realizacji duchowej, czystej i mieszanej, w dalszej części niniejszego dzieła. Text 36. Sarvam taridam akhyatam yat prishtoham Svayanaga gyan janma karma rasayam me avatas chatma toshanam. O Vyasadeva, you are freed from all sins. Thus I have explained my birth and activities for self-realization as you asked. All this will be conducive for your personal satisfaction also. O Vyasadeva, jesteś całkowicie wolny od grzechu. Dlatego na twoją prośbę opowiedziałem o swych narodzinach i osiągnięciu samorealizacji. Pomoże to również i tobie uzyskać zadowolenie. Yeah, we need to hear the pastimes of the devotees of the Lord to give us encouragement that we can also become devotees. Więc powinniśmy słuchać o przeszłych doświadczeniach Bachtów, jakie było ich doświadczenie, ponieważ pomoże nam to i da takie siły, żebyśmy również stali się czystymi wielbicielami. Otherwise we can become discouraged and lose our interest in devotional service, or else become sentimental or fanatical. Inaczej, jeżeli nie będziemy słuchać ich historii, no to wtedy możemy stracić zainteresowanie do służby oddania, możemy po prostu nawet stać się sentymentalni. Just like the Christians, they think that they can't become pure devotees. Only Christ is pure, so they make him God, and they miss opportunity to become themselves pure devotees. Więc tutaj możemy spojrzeć na chrześcijan, którzy myślą, że nie mogą stać się czystymi wielbicielami, bo takim czystym wielbicielem jest Chrystus, dlatego uważają go za Boga. We saw that happen also with Srila Prabhupada. Some devotees, leading devotees, they started claiming that Prabhupada was God. Więc to też możemy zobaczyć na przykładzie Śrily Prabhupady. Niektórzy z wielbicieli również uważali go za Boga. And that's the danger that we make a mistake like that, because the devotee is so extraordinary, we think he must be God. Ale to jest niebezpieczeństwo i tutaj możemy po prostu się pomylić, ponieważ taki wielbiciel może być bardzo charyzmatyczny i możemy przyjąć go za Boga. Report: the process of devotional service from the beginning to the stage of transcendence has all been duly explained to satisfy the inquiries of Vyasadeva. Narada has explained how the seeds of devotional service were sown by transcendental association and how they gradually develop by hearing the sages. The result of such hearing is detachment from worldliness, so much so that even a small boy could receive the death news of his mother, who was his only caretaker, as the blessings of God.
ahead. Objaśnienie. Narada zaspokoił ciekawość Wiasadewy, opisując mu dokładnie rozwój służby oddania od początku aż do osiągnięcia transcendencji. Opowiedział, jak dzięki przebywaniu z transcendentalistami posiane w nim zostały nasiona służby oddania i jak stopniowo kiełkowały dzięki słuchaniu mędrców. Słuchanie to sprawiło, że zobojętnie wobec rzeczy doczesnych, co umożliwiło mu, małemu chłopcu, przyjąć wieść o śmierci matki, jego jedynej opiekunki, jako Boże błogosławieństwo. We can just appreciate how this Narada Muni in his past life, although just a child, had become transcendental. Więc tutaj możemy to doceniać, tę historię, ponieważ widzimy, że Narada Muni nawet jak był małym chłopcem, ale i tak już osiągnął transcendencję. He had no previous qualification, he didn't go to Gurukul, he didn't, but just by serving the devotees and being blessed by them, so he became transcendental. Więc tutaj on nie miał żadnych takich kwalifikacji, nie chodził do Gurukulu, tylko poprzez służbę wielbicielom dostał tę kwalifikację. So now there's so much upheaval in your part of the world, so somehow we have to see that this is opportunity for me to get closer to Krishna. Więc teraz jest tak dużo ludzi na tym świecie i wielbicieli, więc tutaj możemy to zobaczyć jako taką możliwość służby dla Kryszny. Prahlad at once, Narada in a previous life, at once he took the opportunity to search out the Lord. A sincere urge for having an interview with the Lord was also granted to him, although it was not possible for anyone to see the Lord with mundane eyes. He also explained how by execution of pure devotional service, one can get rid of the fruitive action of accumulated work, and how he transformed his material body into a spiritual one. The spiritual body is alone able to enter into the spiritual realm of the Lord. No one but a pure devotee is eligible to enter into the kingdom of God. All the mysteries of transcendental realization are duly experienced by Narada Muni himself, and therefore, by hearing such an authority, we can have some idea of the results of devotional life, which are hardly delineated even in the original text of the Vedas. In the Vedas and Upanishad, there are only indirect hints of all this. Nothing is directly explained, and therefore, Srimad Bhagavatam is the mature fruit of all the Vedic trees of literature. Narada uznał, że pojawiła się przed nim szansa odnalezienia Pana. Spełnione zostało również jego szczere pragnienie spotkania Pana, chociaż nikt nie może ujrzeć go ziemskimi oczami. Narada wyjaśnił, jak wykonywanie czystej służby oddania pozwala uwolnić się od nagromadzonych skutków karmicznego działania i jak on sam przekształcił swe materialne ciało w duchowe. Tylko w ciele duchowym można wejść do duchowego królestwa Pana i dokonać tego może tylko czysty Bhakta. Narada Muni poznał wszystkie tajniki realizacji transcendentalnej, to też słuchanie jego da nam pewne pojęcie o efektach życia w oddaniu, o których prawie nie wspominają nawet oryginalne teksty Ved i Upanishad. Dlatego też Srimad Bhagavatam zwany jest dojrzałym owocem drzewa literatury wedyjskiej. So what about it? Everybody is able to do that? Więc o czym to jest? Czy my jesteśmy tutaj na siłach, żeby do tego jakby się podjąć? We have to see the hand of the Lord in everything. We have to see the arrangement of the Lord in all our activities. Powinniśmy widzieć po prostu Pana i jego takie zaaranżowanie naszego życia w każdym jego aspekcie. See his hand in all circumstances. Widzieć, że właśnie Pan jest obecny w każdej sytuacji. This means to be Krishna conscious. To znaczy być świadomym Kryszny.
Otherwise, no, ordinary people will say, oh, why did Krishna allow this to happen to me? I'm a good person. Why is this so much trouble in my life? Więc zwykli ludzie mówią często, że dlaczego to się stało w moim życiu? Dlaczego Krishna na to pozwolił, żebym ja, dobry człowiek, cierpiał po prostu takie nieszczęścia? Then we'll lose our desire to glorify the Lord. I wtedy w ten sposób utracimy takie nasze pragnienie, żeby gloryfikować Pana. Instead of chanting Hare Krishna, we'll chant poor me, poor me. I zamiast tego, żeby intonować Hare Krishna, zaczynamy intonować jaki biedny jestem. Text 37. Sutu uvacha evam sambhasya bhagavan narado vaishavi sutam atmantra vinam ranayam yayu yadvichiko muni. Translation. Sutta Goswami said, thus addressing Sri Vyasadeva, Srila Narada Muni took leave of him and vibrating on his Veena instrument, he left to wander at his free will. Text 37. Sutta Goswami rzekł, po tych słowach Srila Narada Muni opuścił Vyasadeva i grając na winie, powędrował przez siebie zgodnie ze swą wolą. Purport, every living being is anxious for full freedom because that is his transcendental nature. And this freedom is obtained only through the transcendental service of the Lord. Illusion by the external energy. Everyone thinks that he is free, but actually he is bound by the laws of nature. A conditioned soul cannot freely move from one place to another, even on this earth, what to speak of other planets. But a full-fledged free soul like Narada, always engaged in chanting the Lord's glories, is free to move not only on earth, but also in any part of the universe, as well as in any part of the spiritual sky. Okay. Objaśnienie. Każda żywa istota pragnie pełni wolności, gdyż taka jest jej duchowa natura. Wolność tę można zaś uzyskać wyłącznie dzięki transcendentalnej służbie dla Pana. Włodzone energią zewnętrzną żywe istoty myślą, że są wolne. Naprawdę jednak krępują je prawa natury. Dusza uwarunkowana nie może wędrować, gdzie zapragnie, nawet po tej ziemi. Co dopiero mówić o przenosieniu się z planety na planetę. Dusza całkowicie wolna, z kolei zawsze pochłonięta wysławianiem Pana. Taka jak Narada. Ma całkowitą swobodę poruszania się nie tylko po tej planecie, ale także po wszystkich częściach kosmosu i po wszystkich zakątkach świata duchowego. We can just imagine the extent and unlimitedness of his freedom, which is as good as that of the Supreme Lord. There is no reason or obligation for his traveling, and no one can stop him from his free movement. Similarly, the transcendental system of devotional service is also free. It may or may not develop in a particular person, even after he undergoes all detailed formulas. Similarly, the association of the devotees is also free. One may be fortunate to have it, or one may not have it, even after thousands of endeavors. Therefore, in all spheres of devotional service, freedom is the main pivot. Without freedom, there is no execution of devotional service. The freedom surrendered to the Lord does not mean that the devotee becomes dependent in every respect. To surrender unto the Lord through the transparent medium of the spiritual master is to attain complete freedom of life. Możemy sobie wyobrazić nieograniczony zakres tej wolności, równej wolności Najwyższego Pana. Narada w swych wędrówkach nie kieruje się żadnym zewnętrznym powodem ani zobowiązaniem i nikt nie może odebrać mu swobody wędrowania. Niezależna od niczego jest też służba oddania. Może się ona u kogoś rozwinąć lub nie rozwinąć, mimo drobiazgowego przestrzegania wszystkich zaleceń oraz obcowanie z bhaktami, można dostąpić tego szczęścia, a można go nie dostąpić mimo nadludzkich wysiłków. W każdej sferze służby oddanie wszystko opiera się zatem na zasadzie wolności. Bez niej nie ma służby oddania. Oddanie własnej wolności w ręce Pana nie znaczy, że bhakta staje się istotą pod każdym względem zależną. Wręcz przeciwnie, podporządkowanie się Panu za pośrednictwem
przezroczystego mistrza duchowego równa się osiągnięciu w życiu całkowitej wolności. So here the one sentence is near the end. The freedom surrendered to the Lord does not mean that the devotee becomes dependent in every respect. Więc tutaj jest takie ostatnie zdanie, że wielbiciel oddaje swoją wolność, to nie znaczy, że tutaj nie ma tutaj żadnej powagi. Yes, the devotee remains, he has some free will to do devotional service as he sees fit. Więc tutaj właśnie wielbiciel też ma swoją taką wolną wolę, żeby móc pełnić tę służbę oddanie w taki sposób, który właśnie mu najbardziej odpowiada. It's like Hanuman. He was given order by the Lord to give a message to Mother Sita, which he did. He accomplished that. Więc tak jak Hanuman, on dostał tutaj polecenie Pana, żeby po prostu zabrać Sitę, więc to wykonał. Then on his own he decided to burn the city of Lanka. Więc wtedy on sam zdecydował spalić miasto Lanka. Similarly, Srila Prabhupada was ordered by his spiritual master to preach in the West, but then on his own he decided to also preach in India, where he gave so much energy. Więc podobnie było ze Śrilą Prabhupadą, którego mistrz duchowy dał mu polecenie nauczać na zachodzie, ale Prabhupada poszedł dalej i on też nauczył w Indii. The point is, there is some freedom for us to decide. We consider ourselves as servants of the spiritual master and Krishna. Więc tutaj mamy pewną taką swobodę wyboru, ale i tak musimy postrzegać siebie jako sługę naszego mistrza duchowego i Kryszny. Text 38. Ato devarsi danyo yam yat kirtim saranam gan vanaha gayam madhyan idam trantya ramadyeti aturam jagat. All glory is in success to Sri Narada Muni because he glorifies the activities of the personality of Godhead. And by so doing, he himself takes pleasure and also enlivens all the distressed souls of the universe. Tekst 38. Wszelka chwała i pomyślność Srila Naradzie Muniemu. On bowiem sławi czyny Najwyższego Pana. Sam cierpie z tego radość i ożywia wszystkie cierpiące dusze we wszechświecie. Report. Sri Narada Muni plays on an instrument to glorify the transcendental activities of the Lord and to give relief to all miserable living entities of the universe. No one is happy here within this material universe. What is felt as happiness is Maya's illusion. The illusory energy of the Lord is so strong that even the hog who lives in a filthy stool feels happy. No one can be truly happy within the material world. Srila Narada Muni, in order to enlighten the miserable inhabitants, wanders everywhere. His mission is to get them back home, back to Godhead. That is the mission of all genuine devotees of the Lord, following in the footsteps of the great sages, of that great sage. That sends the Bhaktivedanta Purport, the first canto, second, sixth chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Conversation Between Narada and Vyas. Sri Narada Muni grał na swym instrumencie, sławi transcendentalne czyny Pana i tym sposobem niesie ulgę wszystkim cierpiącym żywym istotom w wyższym świecie. Nikt tutaj nie jest szczęśliwy. To, co bierzemy za szczęście, to Maja. Przemożny wpływ złudnej energii Pana sprawia, że nawet jedzące odchody wieprz uważa się za szczęśliwego, mimo iż w świecie materialnym nie ma prawdziwego szczęścia. Z tej przyczyny Narada Muni wędruje wszędzie, by oświecać jego nieszczęśliwych mieszkańców. Misją Narady jest
zaprowadzić ich z powrotem do domu, do Boga. Taka jest też misja wszystkich autentycznych baktów Pana, naśladowców tego słynnego mędrca. Tak kończą się objaśnienia Bhaktivedanty do szóstego rozdziału księgi pierwszej Śrimad Bhagavatam, zatytułowanego Rozmowa Narady z Vyasadevą. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Hare Krishna very much. There is one comment from Bhakta Alex and a few questions from him. The comment is on your first question before you started the class. He told that they have a lot of devotees now in ashram in his city, already more than 70 people, because devotees are coming from all the corners of Ukraine. Mm-hmm. So there's 70 devotees in Lviv? Yes. And that one, where did they all sleep? anyway, okay, what else? First question. Yeah, maybe Mataji. Maybe I will translate. Yes, thank you very much. Tutaj z tej strony zjawia się Bhakta Alex, który ma taki komentarz do tutaj do słów Guru Maharaja, które tutaj powiedział przed lekcją, że teraz w Lwowie jest dużo bachtów, jest duży napływ, około 70 osób w ashramie i tutaj Guru Maharaj pyta, czy jest miejsce po prostu, gdzie ich tam położyć. Yeah, it's true. No telling what this madman may do, this Putin. Tak, tutaj nikt nie może powiedzieć, zgadnąć, co ten taki nienormalny, jakby taka nienormalna osoba jak Putin może dalej zrobić. We read in the paper that many people are coming to Poland also. Przeczytaliśmy w gazecie, że bardzo dużo osób przyjeżdża do Polski. Mm-hmm. Like Vaishali. Tak jak Vaishali. Are you going to be a Polish resident, Vaishali? I don't know. Okay. Any more questions? What is Alex had a question? He has two questions. The first one, dear Guru Maharaj, by your mercy, I'm constantly engaged in service. And most of the time I'm cooking prasad for devotees. And when I'm cooking, I'm dancing. His question is it okay to enjoy devotional service? Because he also comments that his mind is totally engaged and he really thinks how to make it very tasty and how really give enjoyment for the devotees. Yeah. Więc tutaj Bhakta Alex ma takie pytanie, bo dostał służbę i gotuje dla wielbicieli i kiedy on gotuje dla wielbicieli, to nawet tańczy i w ogóle jest jakby pochłonięty całym tym gotowaniem i ma takie pytanie, czy to jest jakby okej, aż w taki sposób jakby lubić i angażować się w służbę. No, you must be happy when you're doing devotional service. Ty po prostu musisz być szczęśliwy, kiedy angażujesz się w służbę oddania. Thank you very much. Dziękuję ci bardzo. Mother Zoya has a question? Yes, she has a question on chat. Excuse me, can I finish? This was the second question from Bhakta Alex. Is it okay? His second question is that sometimes I really want to do maximum of service as max as possible, and then when I do it, the devotees really praise me. And what happened that the next day I don't have any enthusiasm to continue? What should I do in this regard? Tutaj Bhakta Alex ma drugie takie pytanie i mówi, że zawsze stara się bardzo się angażować w służbę i w swoje obowiązki w szamie, ale i też doceniają go, jak bardzo się stara, to wielbiciele jego doceniają, ale też czasem tak jest, że na następny dzień już nie ma żadnego entuzjazmu coś robić, więc to jakby miał on postąpić w tej sytuacji? So when they praise you, you should cover your ears and leave that place. Więc jakby kiedy cię chwalą, to musisz zatknąć swoje uszy i jakby nie słuchać tego. Then you won't feel
discouraged the next day. Więc wtedy już tak nie będziesz aż tak się czuł na następny dzień. It's true that the devotee doesn't like to be praised because he's always thinking that I'm a servant. Why are you praising me? Więc tutaj wielbiciel jakby nie powinien słuchać jakby takich pochwał, nie powinien też jakby ich bardzo przyjmować, musi być w nastroju sługi. So when they praise you, you can tell them, don't praise me. You should give credit to my Guru Maharaj or credit to Krishna. I'm just a small servant. Więc kiedy cię chwalą, no to musisz powiedzieć, że ja jestem sługą mojego Guru Maharaja, jestem sługą Kryszny, jestem dosyć jakby malutki, tak. Okay, next. There is a question from Mataji Zoya. She says, Guru Maharaj, so many times while our classes, you repeat one sentence that we fell down in the material world just because of our material desire, and that only desire will help us to come back. Her question is it really that only one desire is enough to come back to a spiritual world? Wcześniej na naszych spotkaniach my kilka razy słyszeliśmy od Guru Maharaja, że właśnie to nasze tutaj pożądanie sprowadziło nas w świat materialny i tylko nasze pragnienia mogą nas też jakby sprowadzić do świata duchowego. Czy tylko właśnie tego jednego pragnienia nam wystarczy, żeby powrócić do świata duchowego? Yes, just one desire. Now we want to make Krishna happy. If we have that one desire to make Krishna happy, then we accept everything favorable for his service. That's sufficient for us to go back to Godhead. Tak, jeżeli mamy tylko takie jedno pragnienie, żeby zrobić Krysznę szczęśliwym, to już nam pomoże wrócić do domu, do Boga. Anyone else? Czy ktoś jeszcze ma pytania? Guru Maharaj, Bhakti Alex comments that his question, the second one, was about even if he doesn't have any enthusiasm to continue, should he still perform the service that devotees asked him to do? Więc tutaj Bhakta Alex zawrócić do tego poprzedniego swojego pytania, że nawet jak nie ma tutaj takiego entuzjazmu wykonywać swojej służby, to czy i tak musi do niej wracać, bo właśnie wielbiciele pytają go o to. Why you don't have enthusiasm? Dlaczego nie masz tego entuzjazmu? Maybe you should write me directly and we can discuss your problem rather than everybody. Może mógłbyś napisać do mnie bezpośrednio i możemy tę właśnie jakoś rozwiązać ten problem, porozmawiać na ten temat. Like Prabhupada is saying here, the nature of the soul is to be active. So why you don't want to be active? Ale Prabhupada powiedział, że naturą takiej naszej duszy to być aktywną, więc dlaczego ty jakby nie chcesz być aktywnym? Anyone else? If no one has question, I have, okay. Sorry, Mataji. In the previous verse, we just read that even if somebody is performing their service very carefully, I mean, doing with regulations, the devotional service can not develop in him. Why is it so? Because normally you follow everything and it should develop. And it was mentioned that it cannot develop. Why? Tutaj w poprzednim takim tekście czytaliśmy, że nawet jak ktoś bardzo skrupulatnie tutaj wykonuje polecenie i robi swoją służbę, to właśnie i tak ta służba, i tak nie może osiągnąć tej czystej służby oddania.
Więc dlaczego tak się dzieje, że nawet gdy tak skrupulatnie wykonujemy tutaj polecenie, nie osiągamy tego poziomu? The idea is that it's not mechanical, that we can't claim, okay, now I did this, so Krishna is obliged to do this. So he's always free, and therefore we tolerate and depend simply on his mercy. Więc tutaj nie możemy traktować tego procesu jako automatycznego, czyli my robimy coś i dostajemy coś od Kryszny. Kryszna też jest niezależny, a wszystko, co od niego dostajemy, to jest tak naprawdę jego łaska. In other words, Krishna is not controlled by some mechanical regulations. Więc tutaj Kryszna nie jest kontrolowany w żaden sposób przez jakieś tutaj automatyczne zasady czy regulacje. But he is controlled by love. Ale jego może kontrolować nasza miłość. So if you love him, even in the difficult times, even if he treats you roughly by his embrace or makes you brokenhearted by not being present before you, still, if you keep your faith in him and love him, then he won't leave your heart. I nawet w trudnych czasach, kiedy masz rozbite serce, że nie możesz zobaczyć Kryszny, albo kiedy masz trudności w życiu, jeżeli kochasz Pana i masz wiarę w Niego, no to On nie opuści Twojego serca. That's all right? Czy to w porządku? Mother Dagmara has a question. Hare Krishna Guru Maharaj, I have a question. Do you have any information if you will come to Poland in March? Tutaj Dagmara pyta Guru Maharaja, czy Guru ma jakieś tutaj informacje, czy uda się przyjechać w marcu do Polski? It looks like it may not be until April. Wygląda na to, że nie będę mógł tutaj przyjechać do kwietnia. Okay, so now it's time for japa, right? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Kr
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna We have to go now. Srivikra Maharaj Ki Jai. Well, wait a second. Before I go, I want to say one thing. Bhakta Alex, you better take rest so you feel fresh in the morning. Przed tym, jak tutaj się rozłączę, to lepiej tutaj, żeby Bhakta powiedział, żeby Bhakta Alex trochę odpoczął, żeby miał siły rano. Arrivo! 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Ram